Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy na zewnątrz i lecimy ogarniać wszystkie sprawy, które mamy do ogarnięcia, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. I co? I myślę, że w sumie moglibyśmy się tepnąć tak naprawdę, żeby być dużo szybciej. Co prawda mamy pierścień prędkości, ale cóż, na spokojnie. Ogólnie napijam się mikstury, bo w sumie ona mi nie będzie do niczego potrzebna. Czy ty zacząłeś nagle zwiewać, chłopie? Czy mi się tylko wydawało? Chyba mi się wydawało. Tutaj w tym obozie na razie nic, chociaż moglibyśmy, wiadomo, iść do starej kopalni i wybijać pełzacze. Ale jeszcze z tym poczekamy, zrobimy na razie inne zadania. I tak, mamy do odwiedzenia parę osób, między innymi. Zaczniemy sobie znowu od Kavalorna, więc pobiegniemy tędy. Zacznijmy właśnie od Kavalorna, żebyśmy się dowiedzieli nowych informacji. Ogólnie moglibyśmy też zacząć od tego miejsca, tam są gobliny na plaży. I tutaj też jest goblin, haha. Czy ja się nie wyleczyłam? Czy po prostu tyle dostałam? Nie wiem, ale tam też mamy topielce na plaży. To też może być ciekawa sprawa. Zjedzmy troszkę jedzonka i możemy zacząć w sumie od tych topielcy na zewnątrz. Wszystko na spokojnie. Witam, dzień dobry. Wow, wy to jednak bijecie trochę, znaczy się silne jesteście. Czyli wychodziłoby na to, że tamten topielec był tym takim mniej silnym. Natomiast, no, mamy z nich skórkę. I to dobrze. Mamy też tutaj jaszczury na plaży. To też nie powinien być jakiś większy problem. Są dwie. Nie, dobra, trzy. Okej, nie bijecie jakoś bardzo, na szczęście. Natomiast mamy tam też grupę goblinów i pamiętam, że one kiedyś mi spuszczały naprawdę niezłe baty. Bo one się rzucą wszystkie naraz, z tego co ja pamiętam. Ale dobra, możemy spróbować się rzucić. No, jak widzicie, one troszeczkę biją. Troszeczkę bardzo biją. Ja się nie zapisałam. Błagam, nie mówcie mi nawet takich rzeczy. Chyba zrobiłam F5. Bo nie uwierzę w to, że się nie zapisałam przed nimi. No chyba, że jednak jestem aż tak głupia i się nie zapisałam. No dawaj, gro. Dobra, tak jak myślałam, zapisałam się. Mamy łuk, ale on mi niewiele da. W ogóle to wszystko to są czarne gobliny. Pytanie więc, dlaczego one tak biją? Dobre pytanie, no nie? A ja mam jakieś czary, jakąś obszarówkę może, czy coś? Pirokinezę mamy. Obrażenia. Ognisty pocisk. Pirokineza. To na sekundę. Telekineza, uzdrowienie, ognisty pocisk. No ale nam to niewiele da. Tych goblinów wydaje się, że nie jest aż tak dużo. Spróbujemy może pojedynczo jednak, wiecie? Widzę, że... Okej, bo one jeszcze tam są. Dobra, rzucą się wszystkie. Dobra, jest całkiem optymalnie. Jeden został przeze mnie zabity. Dobra, widzę, że są takie niechętne trochę. No, a dlaczego ja nie trafiłam? Kurde! Ała, dobra. Może weźmiemy je sobie do wody? Co wy na to? Do wody? Pójdziecie popływać? Nie? Nie chcecie popływać ze mną? Shit. Nie popływamy? Nie? Kurde. No, ja pierdykam. Ale to będzie trudne, nie?
Ale to jest nasze teraz zadanie, nie? Musimy to zrobić, czy nam się to podoba, czy nie. W ogóle smażone mięso sporo leczy. Co ja tu mam? Orkowe ziele, dobrze. Dobrze wiedzieć, że mamy zapas, bo się potem też przyda. Dobra. Fuck. Wiecie co? Muszę się zapisać z bronią i wczytać. Wtedy będziemy mogli biegać. A to będzie dobra sprawa. Bardzo przydatna zresztą. Okej. Zabójcze gobliny, no. Wiecie, jak wrogów kupa, no to każdy szermierz dupa. No właśnie. I tutaj to bardzo wyraźnie widać. Akurat. Wiecie co, może tak nie od frontu, tylko tutaj od boku podejdziemy. No, ale... Ała! Który mnie tak zbił? No, czym mnie tak zbiły? What the hell? Fuck, to nie ten wczyt. Jesus fucking Christ. O mój Boże. Tak nie miało to wyglądać i tak nie miało być. No właśnie, zacznijmy od tego, że się źle wczytałam, nie? No niestety, ale z łuku też to ja im dużo nie zrobię. Kurde, wiecie co? Może jednak na razie to zostawimy. Pójdziemy po tego Gilberta. I może pójdziemy... do Kawalorna, wiecie? Tak po prostu. Tego topielca sobie pokonamy. Na szczęście dużej krzywdy mi nie zrobił. Tam jest też krwiopijca, więc sobie ją też pokonamy. Jesteśmy, wiecie, w sumie w okolicy Kawalorna, to... No, ale... nie lataj. Ałano! W dupę mnie urządliła. Kurcze... pieczone... Dobra, idziemy najpierw do Kawalorna. Wali mnie, to zobaczymy, co on powie. Zagomel! Zaniosłem te cholerne strzały Serwinowi. Mów teraz, do kogo należy ten bełt. Nie tak szybko, chłopcaś. Najpierw oddaj moją rudę. To rozumiem, od razu lepiej. To teraz powiedz mi, do kogo należy ten bełt. No dobra, dałem słowo. A może zaniósłbyś jeszcze... Nie! Mów, czyj to bełt, albo wsadzę ci go w dupę. Dobra już, dobra. Uspokój się, chłopcze. Bo wyglądam się w cieniosłe podczas ruchu. Znam tylko jednego strażnika, który w ten sposób nacina groty. To patrzę. I z nim pogadaj o tym bełcie, skoro to dla ciebie takie ważne. A teraz odejdź, bo muszę jeszcze zrobić kilka łuków. Okej, okay, patrzę, tak? No dobrze. Jeszcze się okaże, że wiecie, go dziś przypadkiem zastrzelił, nie? Bo ten mu podlasł pod bełt. Po prostu podkuszę i... No cóż, jest to dosyć prawdopodobny scenariusz. Nie oszukujmy się. Ale jesteśmy w trakcie wykonywania kolejnych zadań i to mnie bardzo cieszy, bo dziennik się powoli kurczy. No ja bardzo lubię, jak dziennik się kurczy. W sumie na tereny orków też nie byłoby trudno, moglibyśmy iść w sumie. Teraz z pierścieniem prędkości to w sumie byłby żaden kłopot. Okej, okay, bo mamy też tutaj właśnie Gilberta, więc chodźmy do niego na górę. Ja już u niego byłam kiedyś, nie wiem czy pamiętacie. Gdzieś tam na początku serii z tego moda tutaj chodziliśmy sobie. Już widzę, jak mi da 500 bryłek, nie? Już to widzę. Przysyła mnie mąż. Podobno wisisz mu trochę rudy. No to mamy problem, bo ja tej rudy nie mam. Strażnicy odebrali mi wszystko, co miałem. Ja naprawdę chciałem wszystko oddać, co do jednej bryłki. To co teraz zrobimy? Pomóż staremu człowiekowi.
Załóż za mnie tę rudę, a ja odwdzięczę ci się informacją. W przeciwnym razie Monk mnie odnajdzie i zabije. Znam takich typków spod ciemnej gwiazdy jak on. Chyba nie mam wyjścia. Przecież cię nie zabiję. Dobra, zapłacę ze swojej kieszeni. Dziękuję, przyjacielu. Tutaj, w kolonii, rzadko spotyka się dobrych ludzi. Odwdzięczę ci się informacją, która może ci się przydać w przyszłości. Przemytnicy skupują duże ilości rudy. Zdaje się, że chcą ją dobrze sprzedać na kontynencie, po tym, jak ktoś pozbędzie się bariery. O ile w ogóle ktoś może się jej pozbyć? Ano właśnie. Rudę przemytnikom dostarczają bandyci. Ich szef, Quentin, chyba przekupił Drake'a, strażnika w starej kopalni, żeby ten przymykał oczy na jego machlojki z rudą. Jak wiesz, byłem kiedyś kopaczem w starej kopalni. Dowiedziałem się, że rudę bandytom dostarcza wąż przez jednego z kupców. Nie wiem jednak którego. Jak chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to spróbuj pogadać z Drake'em. Może jakiś dowód przyjaźni rozwiąże mój język. Dodam jeszcze, że im szef kopalni o niczym że nie kto, wie. Że in? Mam nadzieję, że przyda ci się ta informacja. Na pewno. Dzięki. Bywaj, przyjacielu. Jasne, no już widzę, jak ja założę za niego 500 bryłek rudy. Chłop jest chyba chory na łeb. Bezi, czy ty jesteś naprawdę aż takim idiotą, żeby zakładać jakoś 500 bryłek rudy? Kurna, jaki debil. Może pójdziemy na ziemię orków? Co o tym myślicie? W sumie, moglibyśmy zajrzeć do łowców orków obozu. W sumie jesteśmy niedaleko, a z tej strony bardzo łatwo jest tam w sumie dotrzeć, tylko chyba orkowe psy by nam stały na drodze. Cześć, Paczo. Za Gomeza! Szukam informacji o Neku, strażniku z obozu. Może coś o nim słyszałeś? Coś tam słyszałem, ale nic o nim nie wiem. A teraz spadaj, pomyśl. Za Gomeza! Poznajesz ten bełt? O cholera, skąd to masz? Znalazłem przyciele Neka, a sądząc po twojej dość żywiołowej reakcji, ten bełt należy do ciebie. Zresztą, Kavalorn rozpoznał ten bełt i powiedział, że tylko ty w ten sposób nacinasz groty. Może tym razem jednak coś sobie przypomnisz. Mów, gnoju, dlaczego go zabiłeś. Nie miałem wyboru. To zły za tym wszystkim stoi. Idź z nim pogadaj, to może dowiesz się czegoś więcej. Oby było tak, jak mówisz. Możesz być jednak pewien, że jeszcze tu wrócę. To co, może zajrzymy na ziemię orków? Tak, wiecie, tak kątem oka, tak incognito. Zobaczymy, co tu się... Czy tutaj orkowe psy są, czy co? Czy przejdę w ogóle tędy? Ta, masa orkowych psów z tej strony. W teorii przeszlibyśmy górą nad nimi. Można spróbować się tędy przebiec i zobaczymy. I tutaj już jest ten obóz, natomiast orkowych psów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. I orkowie stoją przed samym obozem łowców orków. Powalona sprawa trochę, nie? Dobra, zmykamy stąd, bo to nie jest na pewno miejsce dla nas. Tak, w sumie. Więc zostawmy to w spokoju. Zły, tak? Ale jakim cudem zły mógłby stać za zabójstwem Neka w momencie, gdy on sam nam zlecił zbadanie zabójstwa Neka? No bez sensu. Chyba, że to jakaś przykrywka. W sumie, nie głupie. Tak z jednej strony, z innej trochę bez sensu. Dobrze, to co, do złego? W takim razie biegniemy. Potem do Diego coś czuję. Bo nie wiem, albo do Paczo z powrotem. Pewnie masz. No zależy, czego się dowiemy, prawda? To się już więcej nie powtórzy. Ciekawe. Dobrze, jak widzicie, no. Hej, ty! Czego z pora udowodnić? Marne dzień. Typie, daj sobie żyć! Trzymaj się! Kolego.
Dlaczego on każe mi płacić w momencie, gdy ja już jestem cieniem, nie? Ale żart, nie ominęłam złego, nie? Nie, tu jest. Cześć zły, chodzą dziwne plotki o tobie. Przestań się drzeć. Podobno to ty zleciłeś paczo zabójstwo Neka. Podobno król Robar sypia z kozami. Dam ci dobrą radę, chłopcze. Jeśli chcesz się cieszyć dobrym zdrowiem, to nie kładź głowy pomiędzy młotem a kowadłem. Odejdź stąd, póki nie jest jeszcze za późno. Mam powody, żeby poznać prawdę. Jeżeli cenisz sobie te powody bardziej niż własne życie, to chyba jesteś szaleńcem. Nie brnij w to, chłopcze, bo utoniesz. I nikt nawet za to mnie zapłacze. Ta sprawa cię przerasta. A teraz odejdź i ciesz się życiem, póki jeszcze możesz. Okej, tak po prostu. Co mi mówi dziennik na ten temat? Pomoc Diego, to jest chyba to, nie? Zły, co było do przewidzenia, nic nie powiedział. Próbował mnie nastraszyć. Tak, ciekawe, co na to powie Diego. Dobrze. No to tak jak myślałam, do Diego będziemy musieli iść. No dobrze. A Diego? Diego siedzi przy ognisku. Cześć, Diegos. Co do Neka, to wiem, kto go zabił i kto za tym stoi. No to mu. Cały zamieniał się w słuch. Neka zabił Paco. Znalazłem przy ciele Neka bełt wystrzelony z jego kuszy. Kiedy go przycisnąłem, wyjawił mi, że za wszystkim stoi zły. Jednak od złego nie dowiedziałem się nic. Nawet nie wyglądał, jakby się tym faktem w ogóle przejął. Postraszył mnie tylko i powiedział, żebym nie pchał nosa tam, gdzie nie trzeba. Zły się nie boi, bo musi za nim stać ktoś potężny i bardzo wpływowy. Paco rzeczywiście jest tym kopionkiem. Ale zły też musiał dostać od kogoś polecenie zabicia Neka. Musimy dowiedzieć się, dlaczego Nek zginął i komu na jego śmierci tak bardzo zależało. Ale jak? Przecież zły nic nam nie powie. Powie, jak udamy, że wiemy więcej niż jest w rzeczywistości. Posłuchaj. Nek był kiedyś kurierem magów. Trafił do kolonii z listem od tego dupka, Pyrokara. Potrafił to wykorzystać i dość szybko przyjęli go do starego obozu. Zbyt szybko. Nie był nawet cieniem. Od razu został strażnikiem i dalej kamratał się z magami. Jestem pewien, że jego śmierć musi mieć jakiś związek z magami. Pogaduj z Torusem. On ma na pieńku z magami. Powiedz, że przysyła cię Diego. Zapytaj się, czy nigdy nie rzuciło mu się w oczy coś dziwnego, jeśli chodzi o Neka i magów. Spróbuję. Mam nadzieję, że Torus nie wykopie mnie na sam księżyc. Bez obaw. Torus i ja znamy się jeszcze z lepszych czasów. Idź i pamiętaj, że to bardzo delikatna i niebezpieczna sprawa. Trzymaj się. No dobrze. To ciekawe, co mi Torus na ten temat wytłumaczy. Przybywam z polecenia Diego. A czego ten stary cwaniak znowu chce? Diego chce wiedzieć, czy Nek i magowie... Powoli, chłopcze. Nie tak szybko. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to muszę być pewien, że masz łeb na karku. Przecież załatwiłem sprawę z Mordragiem. No niby tak. Niech będzie, skoro to dla Diego takie ważne. Gadaj, o co chodzi. Diego chce wiedzieć, czy nie zauważyłeś czegoś dziwnego, jeżeli chodzi o kontrakty Neka z magami. Diego coś chyba zapomniał, że mam w dupie to, co robią magowie. Wiem o tym. Chodzi tylko o to... Wiem, o co biega, chłopcze. No dobra. Mam nadzieję, że nie będę tego wkrótce żałował. Kilka dni temu Nek znowu był u magów. Zdaje się, że przyniósł im jakiś list. Jestem jednak pewien, że to nie był list od magów wody. Przepuściłem go jak zawsze, ale tym razem Nek zabawił tam bardzo krótko. Kiedy opuścił siedzibę magów, sam Koristo odprowadził go do bramy i wręczył mu jakiś przedmiot. Może list, może coś innego. Nie wiem, bo byłem właśnie zajęty ścieraniem gówna z buta. Więcej się ode mnie nie dowiesz. Dzięki, Torus. Ta informacja może okazać się bardzo przydatna. Skoro tak twierdzisz, a teraz spadaj i powiedz Diego, że właśnie zaciągnął u mnie kolejny dług. Okej, w porządku. Wcale nie stoicie jakieś 5 metrów od siebie? Na nikim nie można polegać. Rozmawiałem z Torusem o Neku. I czego się dowiedziałeś?
Nek podobno dostarczył magom jakiś list, ale Torus jest pewien, że to nie była wiadomość od magów wody. Ciekawe, z kim ci magowie tak się zwracali. Coś mi tu brzydko śmierdzi jakimś szemranym interesem. Mów dalej. Koristo dał Nekowi jakiś przedmiot, który mógł być listem. Torus więcej nie widział, bo był bardzo zajęty. Powiedział też, że zaciągnąłeś u niego kolejny dług. Ciekawe, dla kogo była przeznaczona ta przesyłka od Koristo. Posłuchaj, musimy wydobyć ze złego coś więcej. Będziesz improwizować. Powiesz, że wiesz wszystko o Neku, Koristo i tajnej przesyłce. Powiesz też, że wiesz, dlaczego ta przesyłka jest taka ważna dla zwierzchnika złego. To powinno sprowokować złego do działania. Kto wie, może puszczą mu nerwy i powie o kilka słów za dużo. Idź, pogadaj ze złym. Dobra, spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Okej, czyli rozumiem, że jeżeli schrzanie coś z tej rozmowy, to dostanę kosę pod żebro, tak? Przewidywalne, nie? No dobra. Najwyżej zginę za to. Wiem już wszystko o twoich ciemnych sprawkach, zły. Tak? A ja jestem kapłanem Adanosa. Spadaj, chłoptasiu, bo to zaczyna się już robić nudne. A ja, jak się nudzę, mam w zwyczaju komuś złoić skórę. Tym razem tak łatwo mnie nie spławisz. Wiem o Neku i magach ognia. Wiem też o przesyłce. To niemożliwe. Blefujesz, łochmyto. Sprawdź mnie. Niech będzie. To kto jest moim szefem? Ja pierdykam. No wrzód na pewno nie. Kruk. Iberion Gomez. Gomez. No niby tak. Chyba masz rację. A teraz spadaj. Fak, chyba zwaliłam, nie? No przecież chyba nie Iberion. Chyba, że to kruk. Kurczę. Może spróbujemy kruka, nie? Dobrze by było. Na pewno nie wrzód. Na pewno nie szaman orków. Na pewno nie Iberion. Chociaż kto wie. Dobra, jeszcze raz się zapiszemy przed złym. Jestem za tym, żeby powiedzieć, że kruk. Bo Koristo raczej też nie. Kruk. Może jednak źle cię oceniłem. Ty rzeczywiście wiesz dużo. Może nawet za dużo. Dobra, dokończymy tę rozmowę gdzieś na obozie, bo tutaj ścianę mają muszę. Spotkamy się w nocy, w jaskini koło mostu. Będę tam na ciebie czekał. A teraz spadaj. Okej, w nocy, czyli rozumiem, że o północy. No dobrze, to prześpijmy się w najbliższej chacie, gdzieś tutaj na skraju. Do północy. I pobiegnijmy do tej jaskini. Coś czuję, że to nie będzie nic dobrego, nie? Coś czuję, że będę musiała zabić złego chyba. Hej! Czego? Pora udowodnić. Jezu, Bladwin! Do zobaczenia. Trzymaj. Daj mi żyć! Co za ham totalny, nie? Czy ja właśnie zbugowałam grę? Nie, dobrze. Koło mostu, czyli rozumiem, że tutaj... Tak, dokładnie. No i coś czuję, że nie będzie miło. W końcu jesteś. Długo kazałeś na siebie czekać. To teraz powiesz mi wszystko, co wiesz o kruku i jego knowaniach. Tak myślisz? Bo widzisz, ja nie mam zamiaru niczego ci mówić. Kruk wyrwałby mi jaja razem z wątrobą, gdybym pisnął choć słówko. Jedynym problemem jesteś ty. Zadajesz za dużo pytań i za dużo wiesz. A taka wiedza bywa bardzo niebezpieczna. Czasami nawet śmiertelnie niebezpieczna. Ała! Że co? Czy wy to widzieliście, że nawet gra mi nie dała nic zrobić? Cholera. Nawet nie masz rudy. Jak to nie mam? Co?
Przecież mam rudę. Chyba. Ej, nie, poważnie. Gra mi nawet nie dała, wiecie, niczego zrobić, nie? To niedobrze. A co z moją rudą, ja się pytam? Bo ja już chyba oszalałam. Przecież mamy rudę. No mamy bryłki. Dziwne. Wiecie co, zostawmy na razie to zadanie, bo coś widzę, że ja nie pokonam na razie złego. Gra mi tego nawet nie daje zrobić, nie? Wiecie co, może byśmy się nauczyli akrobatyki. Albo lepszej walki. W sumie lepsza walka bronią mi nie zaszkodzi. Akurat. No na razie siły nie potrzebujemy, bo nie ma na razie lepszej broni, którą moglibyśmy założyć. Natomiast możemy skoczyć do Skatiego, się nauczyć walki lepszej. No i cóż, no jakiś problem jest, widzę. Zły, no. Jakieś... Ojejku, szamrane interesy. Skati widzę, że śpi. Tu jest Kirgo. Zawsze to samo. Skati? Skati chyba tu śpi. No tu jest Karim. A gdzie Skati jest? Przecież Skati też miał gdzieś tutaj swoją chatę, nie? Chyba, że tu. Ta. Skati, wstajesz? Dobra, nauczmy się. No i super. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Załóżmy sobie broń z powrotem. Cholera. No dobra, no jest w sumie. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Jest całkiem okej. Dobra, jak my stoimy z tymi zadaniami? Wydzielina pełzaczy, obóz przemytników. Tak, to sprawa tego Gilberta. Problem Verdona. Haldor. Okej, okay, dziwna jaskinia. To na razie nie, co się dzieje na bagnach. Szopa, przyjęcie, dziwne poszukiwania. No powiem szczerze, że chyba zostało nam aktualnie... Lepiej się w nic nie pakować. Może byśmy sobie kupili lepszą zbroję u Diego. W sumie przydałaby się, zanim pójdziemy do tej kopalni i ogarniemy sprawę z pełzaczami. Bo pełzacze są... ojej, troszeczkę podrasowane. Cześć Diego. Mogę z tobą? Bo nie chcę z twoim łóżkiem rozmawiać, tylko... No dobra, mogę. Wiecie, chcę sobie kupić lepszy pancerz, skoro mamy na niego i tak pieniądze. Mogę dostać taką... A masz do... No mam, już kupiłam. 1200, dobra. Zbroja cienia. Super. Dobrze, i co? To co, idziemy do starej kopalni może, nie? Co my się będziemy przejmować? Na razie więcej chyba nie uda nam się zrobić. Tylko co najwyżej właśnie wejść tutaj. Będziemy mogli też ogarnąć tą szopę, tego Ulberta i inne rzeczy. Ojejku, dobra. Jak stoimy z czasem? No, jeszcze mamy takie jakieś 10 minut, więc akurat wejdziemy do kopalni i może uda nam się przeszukać parę szybów. Witam szanownego kompana. Lepiej uważaj, żeby ci kopacze z kopalni nie pouciekali. Bardzo śmieszne. Od razu wiedziałem, że będą... Witam serdecznie, typie. No dobrze. To co, wchodzimy do kopalni. I spróbujmy tutaj coś ogarnąć. Możemy też porozmawiać z Drake'iem. Zak! Do zobaczenia. Albo nie, nie możemy. Możesz mnie przepuścić? Już, typie. Dobra, to co, zejdziemy tędy może. Musimy też mieć na uwadze, żeby znaleźć Gornavida. Tak jak nam powiedziano.
I co? I najpierw zejdziemy do pierwszego szybu, który jest tu. Tutaj jest strażnik, kopacz, Alep, cześć. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? A coś, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się włączyć. Może 30? 30 bryłek powinno wystarczyć. No dobra, tak się składło, że mam wtedy klucz przy sobie. Powodzenia. Dobra, świetnie. Tą sprawę mamy zrobioną w takim razie. I co, wracamy w takim wypadku na górę. Obgrabimy sobie to składowisko. Będzie super. I zadanie też będzie wreszcie wykonane wtedy. Także dobrze się składa. Akurat. To co, schodzimy sobie niżej. Bo ta szopa jest niżej po prostu, więc na spokojnie. Takie pytanie, czy Aaron będzie mnie bił? Nie, dobrze. Wiecie, bo ja mam jego... Znaczy oddałam mu ten klucz, ale ma pustą skrzynkę, nie? Siup, doskoczę? Doskoczyłam, super. Czy ty coś leży? Nie, wydawało mi się tylko. Dobra. To co, questy, questiki. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Przepuść mnie. Okej. A my sobie zabieramy zawartość. Tutaj były jabłka. I to nawet sporo. Trochę czarów też. I pozbieraliśmy takim oto sposobem kompletnie wszystko z tego składowiska. Czy zadanie się wykonało? Ta szopa? Nie. Ale chyba musimy do niego zagadać, że on będzie miał... Co? Okłamałeś mnie. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Przepuść mnie. Dobra, Jan. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej 100 gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Rozejrzyj. Dobra, jasne. To idziemy. Czy tutaj... Tu jest Alberto. Może... O, ty też sprzedawałeś jabłka. No dobrze. Wiecie, teraz to już mało ważne. To co, idziemy pozwiedzać może szyby, nie? Czy tutaj gdzieś górna wid? Musisz uważać na... To jest górna bar. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało nam się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Co może... Tebe... No, nagle odzyskałeś głos, tak? Dobra, super. Musiałam przeczytać to za ciebie. Tu jest zwykły kopacz, świetnie. A my spróbujemy zabić pełzacza, chociaż one są bardzo upierdliwe, te pełzacze. Natomiast może... Może się uda... Właśnie, one plują. I ta wydzielina, jak już nas oplują, to dead. Ale nie wszystkie plują. Dobrze, już wiemy, że ten tutaj pluje, więc weźmiemy się nim zajmiemy na samym początku. Fak, zepsuło mi się, wiecie co. Dobra.
Okej, okay, byleby nas nie opluł żaden. Dobra. Super. Udało się. Niestety jeden zdążył mnie opluć, ale na szczęście nic mi się nie stało, więc to jest plus. Mamy też tę wydzielinę. Z tego co pamiętam, to zjedzenie tej wydzieliny sprawia, że odzyskujemy manę. Ale nie wiem, czy mi się tylko to wydaje. Czy faktycznie tak jest. Okej, okay, tutaj w sumie w tym szybie nie było nic konkretnego. Natomiast, no troszeczkę expa nigdy nie zaszkodzi, prawda? Dobrze, wiecie co? Wyleczmy się troszeczkę jakimś mięsem. No, trzeba przyznać, że i tak zbroja nam się przydaje, ta lepsza, prawda? Czyli no, w kolejnym odcinku powinniśmy ogarnąć sobie gniazdo pełzaczy. Dotrzemy do zamkniętego szybu, który jest na dole. Bo w sumie teraz idziemy praktycznie już po zębatkę, bo ona jest tutaj w tym bocznym szybie. Więc w sumie zębatka jest praktycznie nasza. Tam są pełzacze na dole. Widzę tylko dwa. Natomiast, no, nie wiem, jak to wygląda. Tutaj same piekielniki. Są, dobra, widzę trzy pełzacze. Pytanie, które plują, prawda? Wydaje mi się, że niestety wszystkie mogą pluć. Okej, to były wszystkie. Krucze ziółka tutaj leżą. Raczej rosną. Czyli wygląda na to, że zaraz będziemy mieli zębatkę. Będzie można oddać ją Janowi. Tak, te krucze ziela może nie będę ich zbierać. Natomiast tutaj leży koło zębatę. I tutaj w tym szybie to wszystko. Tylko musimy uważać z drabiną. Bo tutaj są te drabiny za krótkie. Chyba, że ktoś je poprawił. Nie, widzę, że dalej tamte są za krótkie. Tutaj bezpiecznie jest ewentualnie wejść sobie tędy. Ale nie zawsze się da. Więc wykorzystamy stary dobry sposób na drabiny. No. Dobra, jesteśmy na górze. Zapisujemy się i oddamy Janowi zębatkę. Szybko poszło, całkiem prosto. Dobrze, że poczekaliśmy jeszcze z tą kopalnią, bo dzięki temu nie mieliśmy jakichś większych trudności, przynajmniej tutaj na tym początkowym etapie. Nie wiem, jak tam będzie dalej w środku, ale chwilowo jest okej. Okay. Cześć, Jan. Mam koło zębatę. 750 punktów doświadczenia. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Asgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Nadal szukam gniazda pełzaczy. Mówiłem ci już, idź do Asgana. Tak, rozejrzę się dobrze. Oczywiście wiemy to. Moglibyśmy po prostu sobie zeskoczyć, ale przejdziemy się. Dlaczego by nie? Moi drodzy, powoli będę się już z wami żegnać. W kolejnym odcinku udamy się do zamkniętego szybu. Zobaczymy, co tam można znaleźć. I zobaczymy, jaki to efekt wszystko przyniesie. Tutaj są oczywiście też strażnicy. I tutaj mamy Gorna Kosza. Cześć. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. Dokładnie, bo jeżeli będziemy czekać, no to mamy problem. Szukam gniazda pełzaczy. W pobliżu głównego szybu znajduje się wiele jaskiń, ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. Niech na... No i typie, bo nie pomyśleliście, żeby wejść do zamkniętego szybu. O, właśnie, tutaj jest jeszcze jedno miejsce, gdzie są pełzacze.
Moi drodzy, ogólnie dziękuję wam już za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym, tak jak wspomniałam, zajmiemy się tutaj sprawami w kopalni. No i jak dobrze pójdzie, to dołączymy do obozu strażników przed starą kopalnią, bo jak pamiętacie, tam było wymogiem właśnie odnalezienie gniazda i tak dalej. Więc jest duża szansa, że to właśnie zrobimy w kolejnym materiale. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawiam do waszej dyspozycji sekcję komentarzy, sekcję łapek i oczywiście subskrypcję. No a co, ja lecę dla was montować ten film. Mam jeszcze do nagrania dla was 3 materiały na zapas, więc mam troszeczkę jeszcze rzeczy do roboty. Dziękuję wam, do usłyszenia i cześć!